W sensie osób nie boli. A masować? To potem, po nagrywaniu. My teraz musimy Madzikę nagrywać, bo już się kamerka włączyła. Już się kameruje. Potem pomasuje. Więc jest który? 15 grudnia? 14. No to czas na podsumowanie listopada. Oczywistość. Od czego zaczynamy? To może od Decimusa. Dobra, to od takiego wesołego czegoś, jak Decimus, tak, Decimus Fate i Rzeźnik z Gail. I to jest drugi... Sam tytuł wskazuje, że to jest bardzo radosna historia. Tak, bardzo radosna, bardzo ciekawa. Lubicie tę serię, miniserię, bo złożoną tylko z 2 tomów. Drugi tom tak naprawdę nie jest taką kontynuacją pierwszego, to jest trochę jak serial kryminalny, że są ci sami bohaterowie, te same ich osobiste problemy, natomiast zupełnie inna zagadka do rozwiązania. Mi osobiście kojarzy się drugi tom, w ogóle pierwszy i drugi mi się kojarzy klimatem z XIX-wieczną Anglią, trochę, w klimacie, znaczy oczywiście w otoczce fantasy, a drugi tom jeszcze mi się kojarzy z Kubą Rozprowaczem. Zaczyna się naprawdę ostro i podobno dowiedziałam się, że autor zostawia bardzo otwartą, szeroką furtkę na dalsze pomysły, a my wiemy, że to jest dylogia, ale zobaczymy, co los pokaże. Więc jak się dużo sprzeda, tak, to nadpisze następne, tak, pewnie wiecie. Tak. Więc co, mamy tych samych bohaterów, mamy maga, który już nie czaruje, ma swoje powody, mamy opiekuna, który jest byłym łowcą demonów, który już nie łowi. Łączą siły i zaczynają ogarniać zagadkę kryminalną. Nie robiąc tych wszystkich rzeczy, których już nie robią. Nie robiąc. Robiąc inne rzeczy. Czytałaś, pisałaś blurba, więc co powiesz o tej książce? Bo ja jeszcze wam powiem dodatkowo, że ta książka, naprawdę fabuła jest tutaj niesamowicie bogata i przygód jest w bród, a książka jest cieniutka. I to jest plus dla ludzi, którzy chcieliby mieć super historię, ale boją się grubych książek. Też tak. Tutaj idzie bardzo szybko. I piękna oprawa, super ilustracje Pawła Zaremby i to jest rewelacyjny prezent na święta. Oba tomy są dostępne, więc zachęcamy do zakupu. Bo jak dużo kupicie, to może będą następne. Tak, jak najbardziej. Namówimy Flanerego wtedy. Będziemy miał argument. Proszę! Mr. Flanery, please! Tak. Ostatnią premierą tego roku, 2022, jest Wędrowycz. Nie musimy przedstawiać głównego bohatera, nie musimy przedstawiać autora, to jest wszystko znane już od 10 tomów i kilkudziesięciu opowiadań. Ja nie wiem, czy tam do setki już nie doszło. Bliżej setki niż 50-tki. Tak, 50-tki to na pewno. I tak jak my myśleliśmy, że już wszystko zostało napisane w poprzednich tomach, w poprzednich zbiorach opowiadań, to jednak Andrzej Pilipiuk nas srodze zaskoczył. Tak, jest... ja nie wiem, skąd on czerpie te pomysły, kurczę. Dobrze, wracając do bohaterów, mamy egzorcystę, wimbrownika i jego przyjaciół, jest duża dawka humoru, ale też dużo refleksji nad tym, co dzieje się z naszym światem. W takiej otoczce komunizmu, nie wiem czego jeszcze, ironii, sarkazmu głupot, czasami tak. Andrzej Pilipiuk gościł teraz w ten weekend na warszawskich targach fantastyki i mamy dla was taką krótką relację zdjęciową, pewnie będziecie mogli zobaczyć albo teraz, albo potem. Andrzej podpisywał przez 2 dni prawie non-stop książki, więc żałujcie, jak nie byliście, a cieszcie się, jak zdobyliście autograf. Co jeszcze o tej książce można powiedzieć, oprócz tego, że jest rewelacyjna i musi zakościć na waszej półce? Po prostu musi, bo poziom absurdu jest taki, że wyrywa z butów, nawet kiedy siadasz do czytania Andrzeja Pilipiuka, no i już wiesz, czego się spodziewać, no bo Andrzeja znamy i kochamy, tak? To zaczynasz czytać o tym Krzysztofie Kolumbie i zastanawiasz się po prostu, jakim miejscem jest umysł Andrzeja Pilipiuka. W sensie, z jednej strony totalnie chciałabym się tam dostać i się rozejrzeć po tej komórce, ale z drugiej strony myślę sobie, że może wcale bym nie chciała. Może to jest bardziej przerażające niż fascynujące miejsce. No w każdym razie na pewno warto po to sięgnąć, bo tak jak mówię, poziom absurdu bije wszelkie rekordy. Tak, tak. I też dostępne na święta. No więc tu będzie pewnie teraz relacja z podpisywania. Tak, tak, tak. I będzie relacja ze spotkania, które było podobno super ciekawe. Bardzo dużo odpowiedzi, informacji mieliśmy na temat, jak to się mówi? Respondu, odpowiedzi, jak to? No, to się wytnie, bo to się wytniam. No, żeby jest jakaś informacja zwrotna. Jest informacja zwrotna. Feedback. Jest feedback! Tak, zagracajmy w język polski jeszcze bardziej. Ale to najlepiej pasuje. I był tort. Był przepiękny, tak, nie wiem czy pyszny, ale był przepiękny. I też damy wam zdjęcie, żeby wam ślinka poleciała. Także zapraszamy na przerwę fotograficzną, a po przerwie wracamy z poważniejszym tematem. Po przerwie, jako się rzekło, wracamy z poważniejszym tematem, czyli jak mogliście się zapewne domyślić po leżącej na stole książce. Powiemy sobie chwilę o najnowszej książce Kresa. Jak zapewne większość z Was wie, jest to ta książka, ten tom, to już jest niestety wydanie pośmiertne. Autor nie zdążył nawet tej książki zobaczyć jako fizycznego produktu, więc wybaczcie, tym razem nie będzie standardowego zachwytu. Kres, no oglądaliście te filmiki wcześniejsze, wiecie jak było. Natomiast książka jest rewelacyjna i jeśli przez wcześniejsze filmiki zaraziłam Was Kresem i postanowiliście po niego sięgnąć, to po tę książkę absolutnie również musicie sięgnąć, bo jest niesamowita. To jest pierwszy moment, kiedy, przypominam, to jest książka, na którą niektórzy z nas czekali 30 lat. To jest pierwszy zupełnie premierowy tom, w którym powoli zaczynają się domykać wątki opisane w 10 poprzednich tomach, bo doliczam opowiadania może w 9 poprzednich. Co Wam mogę powiedzieć więcej? No, na pewno jest to książka dla tych, którzy już wcześniej czytali poprzednie tomy, bo bez tego po prostu nie zrozumiecie ogromu tej intrygi, która się tu rozgrywa. Natomiast jeśli daliście się wciągnąć w świat Księgi Całości, no to ten egzemplarz, ten tom absolutnie, bezapelacyjnie musicie przeczytać, bo tu zaczynają się pewne wątki wyjaśniać. Natomiast jakby wszyscy na pewno zastanawiacie się i pytacie o to przecież wielokrotnie, co dalej, więc tym razem chcemy Wam chociaż w zarysie powiedzieć, jaki jest plan. Ten tom skończyliśmy jeszcze we współpracy z autorem. Cała redakcja, cała praca nad gotowym tekstem była zrobiona w pełnej współpracy, więc tutaj jakby o tym tomie nie bardzo jest o czym mówić w tym kontekście. Natomiast mamy w tej chwili w redakcji pierwszy tom Sherni i Shereru, czyli ostatniego rozdziału Księgi Całości. Wstępnie autor planował to na 3 tomy, W tej chwili jakby pierwszy z tych planowanych 3 tomów mamy w redakcji i on na pewno zostanie wydany w przyszłym roku, to jest absolutnie pewne. Natomiast jeśli chodzi o samo zakończenie, to zwieńczenie, czyli tom drugi Sherni i Shereru, to my ze swojej strony będziemy się starali zrobić wszystko, co tylko będzie możliwe i być może niemożliwe też, żeby z materiałów, które pozostały, ten drugi tom złożyć, napisać. Jeszcze nie chcę jakby używać słów, które by wskazywały, w jaki sposób to zrobimy, bo sami jeszcze tego nie wiemy. W tej chwili musimy poczekać wszyscy na moment, kiedy będziemy jasno wiedzieli, co autor po sobie pozostawił, ile tego materiału jest, jak dokładnie jest rozpisany. I w tej chwili nie jesteśmy w stanie Wam powiedzieć nic dokładniej, natomiast na pewno zrobimy wszystko, co tylko będzie możliwe, żeby ten drugi tom dokończyć, żeby powstał, żeby Księga Całości została zamknięta. Jeśli tylko będziemy mieli jakieś konkretne, szczegółowe informacje, to natychmiast będziemy Was o tym informować. Także obserwujcie, czekajcie, a my bierzemy się do pracy. I już. I jeszcze jedna informacja po krótkiej przerwie. Tak, bo nie możecie zapomnieć o naszych audiobookach. My do każdej nowości nagrywamy audio, wybieramy specjalnie głosy. Więc tak, do Decimusa Fate'a pasował nam Albert Osik, jest rewelacyjny w tym, jest już dostępny wszędzie, na wszystkich platformach od dawna. Andrzej Pilipiuk i Faceci w gumofilcach, niezawodny Grzegorz Pawlak i od 15 grudnia, czyli pewnie od dziś, bo dziś pewnie wyemitujemy ten odcinek naszego podsumowania, jest już dostępny wszędzie i na Storytelu, i na Legimi, w Audiotece i oczywiście w BookBicie. I Kres Najstarsza spotek, tak, rewelacyjny Wojciech Żółtkowicz, który na mnie ziemsko pasuje głosem do całej historii. Więc szukajcie, słuchajcie. I po drugiej przerwie reklamowej wracamy jeszcze z szybciutkimi zapowiedziami na styczeń. Pokazujemy zapowiedzi stycznia. Uuu, jakie piękne. Będzie, jak widzicie, Patricia Briggs, będzie Wirion. Generalnie o tych książkach i tak Wam jeszcze więcej powiemy, bo w styczniu zrobimy zapowiedzi szerzej zakrojone niż tylko na jeden miesiąc. Ale już chciałyśmy Wam pokazać, żebyście wiedzieli, na co czekać i na co, nie wiem, odliczać na centymetrze, odcinać dni, że niszczyć centymetr. Niszczyć tak. Centymetr do Wiriona na przykład. Jakie to jest dobre! I słuchajcie, planujemy odpalić przedsprzedaż Wiriona. Mam nadzieję, że uda się to już 19 czy 20 grudnia. Będziemy sprzedawać u nas w Steel Hogu egzemplarze bez autografu, ale też z autografem. Więc oczywiście na święta się nie wyrobicie, ale możecie komuś dać na karteczce napisane, tak. Dostaniesz Wiriona z autografem, tak? I będziemy rozsyłać, jak Andrzej podpisze, więc prawdopodobnie w okolicach premiery książki albo tuż po premierze będziemy rozsyłać egzemplarze z autografem, więc bądźcie cierpliwi, ale kupujcie i wspomagajcie nas i autora, żeby mu nadgarstek wysiadł przy podpisywaniu, pamiętajcie. Magicznym sposobem pojawiły się karty i skarpetki. Tak. I wracamy po kolejnej magicznej przerwie. Tak, mamy dużo przerw. Bo nam się dużo przypomina po prostu. Tak, w ogóle kawa, fajeczki i w ogóle. Musimy sobie zrobić takie krótkie przerwy, żeby oddechu nabrać. Znacie, wiecie, nie wiem, może nie wszyscy, ale przypominamy, że mamy jeszcze w swoim sklepie na Steel Hogu. Ja to powiem inaczej. Okay. Przez 20 lat w książkach Fabryki Słów znajdowaliście jako zakładki karty. Były piękne, błyszczące, miały grafiki i wszyscy pytali: Boże, czy jest cała talia? Ja chcę taką talię. A my mówiliśmy: jeszcze nie ma, ale będzie. I już 20 lat później jest. Jest, to jest rok po prostu spełnionych oczekiwań i no doczekiwania się na różne rzeczy. Otoż są karty fabryczne z pięknymi grafikami, pełna talia, można grać w każdą grę. I jeszcze zrobiliśmy to we współpracy z Piatnikiem, także tak. I słuchajcie, jeszcze jak teraz zamówicie, to mam nadzieję, że przed świętami się uda wysłać. Nie wiem, jak poczta teraz obrabia wszystkie prezenty, zamówienia, ale mam nadzieję, że... Zasypało pocztowców, no jak... Może tak, ale mam nadzieję, że jeszcze dotrą i nigdy więcej tego już nie zrobimy. To teraz zrobiliśmy i nigdy nie będziemy doprodukowywać kolejnych kart, więc jeżeli teraz nie kupicie, będziecie musieli obejść się smakiem i być może, jak będziecie nękać, to za kolejne 20 lat... Ale to już, słuchaj, ja już robiłam jakby całe przedsięwzięcie z produkcją kart i ja więcej tego robić nie będę. No tak, ale za 20 lat ty już będziesz na emeryturze, ktoś inny może będzie pracował. Być może jakieś karty kto inny wyprodukuje w Fabryce Słów. Natomiast za naszego życia, za naszej kadencji to się nie powtórzy. Nie, więc pamiętajcie, steelhog.pl, zamawiacie kartę 39,90, naprawdę, grać można już w święta. I świąteczne drugie, tak, to sobie proszę, nosić każdy może, w sensie wędrowiczowe skarpetki. Jeszcze nie wystawiliśmy tego do sprzedaży. 80% bawełny, 17% poliamidu, 3% elastanu. W sensie, nie wiem, co to wnosi, ale jest napisane tak dużymi literkami, że to nieważne. Tak, dlatego że rzadko spotykasz skarpety, które mają 80% bawełny. Głównie to jest jakiś poliamid, jakieś sztuczne gówno, tak. To ja przecież nasza Iza, której nie ma teraz. Bo właśnie wyczaje. Zawsze są bawełny. Tak? No. A, okej. Okay. Ale słuchajcie, bo ja już te wszyscy takie mamy i ja już swoje nosiłam, nie wiem jak tak. I one się znakomicie noszą, tak, w sensie są cieplutkie. Nie wiem, co wnosi 17% poliamidu, chociaż brzmi strasznie, ale że się nie rozpadają, super, że się nie rozpadają po pierwszym praniu. Są super. I uprałam je, tak, i one przeżyły. I nawet pralka oddała obydwie, także ja jestem bardzo zadowolona. Bo nie wrzuciłaś łyżeczki, bo wtedy by wyrzuciła łyżeczkę i jedną skarpetę. Nie wiem. Tak, wiesz, rzadko wrzucam łyżeczki do prania, ale jak tak zachęcasz, to może spróbuję, no może coś mi zawsze giną. Skarpetki niedługo wystawimy w sklepie, także śledźcie. Mam nadzieję, że w tym tygodniu się pojawią i będą już możliwe do zakupu. Tak. No to co, no to tyle. To święta, no tak, bo te święta idą, my tu przy tej gwieździe, tak. Chciałyśmy Wam życzyć, wszyscy, bo w imieniu nieobecnych panów też Wam chcemy życzyć, przede wszystkim spokojnych, zdrowych, nienerwowych tych świąt. Zaczytanych i żebyście otrzymali coś, co Was ucieszy, co by to nie było. I żebyśmy wszyscy mogli ulepić bałwana. O, to prawda, bo teraz śnieg leży taki piękny, ale idealnie leży tak, po mojemu, w mojej wizji świata, to on leży teraz idealnie tak, żeby się na święta rozpuścić i żeby całe święta były takie szare, brudne, brązowe, obrzydliwe, takie fu. Więc trzymajmy kciuki, żeby święta w tym roku wyjątkowo były białe i mroźne. Tak. I subskrybujcie nas.